Awe, z tej strony Macieja. Witam w czwartym odcinku audycji Obróbka z Krawaniem, poświęconej muzyce metalowej na antenie punkowego radia Underground. Zaczynamy! W związku z tym, że przypadł Wam do gustu temat o babkach w metalu, o czym świadczy niemały odzew z Waszej strony, wracam do tematu heavy babek. Nadesłaliście mi kilka Waszym zdaniem ciekawych zespołów, w których występują kobiety. Przyjrzymy im się bliżej i posłuchamy. No ale tradycyjnie zacznijmy teraz od kartki z kalendarza. Ale zanim zacznę Wam przytaczać rocznicę z ostatnich dwóch tygodni, włączę Wam kawałek Iron Maiden. Nie bez powodu oczywiście, ale o tym później. Dziś jest 23 kwiecień i jest to 113 dzień roku. Jest to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Geografa i Dzień Koni. Imieniny obchodzą Jerzy, Wojciech oraz Achilles, Adalbert, Egidia, Felix, Fortunat, Gabriela, Gerard, Gerarda, Helena, Idzi, Ilona, Maria, Marol, Wojciecha i Nastazja. Wszystkiego najlepszego. A teraz kilka rocznic z ostatnich dwóch tygodni. 11 kwietnia płyta Iron Maiden Seven Son of a Seven Son
obchodziła 34. rocznicę wydania. 12 kwietnia, 28 lat, tyle skończył The Bleeding, czwarty album Cannibal Corpse. 14 kwietnia, Richie Blackmore, gitarzysta Deep Purple, skończył 77 lat. 12 lat temu, 14 kwietnia 2010 roku, zmarł Peter Thomas Ratajczyk, aka Peter Steele, lider zespołów Carnivore i Typo Negative. Tego dnia również cztery ważne albumy obchodzą rocznicę swojego wydania. Iron Maiden i ich debiut Iron Maiden, 42 lata, stąd ten kawałek na początku audycji. Decapitated, Winds of Creation, 22 lata. Judas Priest, British Steel, 42 lata. I Satyricon, Now Diabolical, 16 lat. 15 kwietnia 1966 roku urodziła się Samantha Fox, piosenkarka, modelka oraz aktorka. Sprawdzam, czy słuchacie. 15 kwietnia 1968 roku urodził się Robert Friedrich, znany jako Lizza. Wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów oraz producent muzyczny. Członek zespołów AC Drinkers, Turbo, Creation of Death, Flapjack, Arkanoego, Kazik na żywo, a od 2010 Lux Torpeda. 16 kwietnia 1992 roku, 30 lat temu, świat ujrzał piąte dzieło Batory, Hammerheart. 16 kwietnia 1996 roku ukazał się drugi studyjny album grupy Rage Against the Machine, zatytułowany Evil Empire. 17 kwietnia, to już 27 lat odkąd Decide wydali swój Once Upon the Cross. 17 kwietnia 1964 roku urodził się Maynard Keane, wokalista zespołu Tool. 20 kwietnia 1967 roku, 55. urodziny obchodził Michael Parnoy, współzałożyciel i perkusista grupy Dream Theater w latach 85-2010. 35 lat temu, 21 kwietnia 1987 roku, ukazał się debiut grupy Testament, The Legacy. Również 21 kwietnia 1992 roku ukazał się The End Complete, trzeci album Obituary, albo jak kto woli Obituary. A dziś minęło 53 lata od śmierci Krzysztofa Komedy, polskiego kompozytora i pianisty, który zasłynął m.in. jako autor słynnej kołysanki z filmu Dziecko Rozmery Romana Polańskiego. Zaraz po kartce z kalendarza puszczę Wam motyw z tego filmu w wykonaniu zespołu Fantomas, w którym na wokalu jest Mike Patton. Coraz bliżej majówka. Jak nie macie planów, to może pyrkniecie do Wrocławia. Przez 3 dni wystąpią tam m.in. Nocny Kochanek, Luz Torpeda, Kult, Epika, Hunter i Kasia Nosowska. A w sierpniu, dokładnie 13, na United Arts Festival wystąpi Kreator. Nowym miejscem festiwalu jest Polsat plus Arena Gdańsk. I to by było tyle, co przygotowałem dla Was w kartce z kalendarza. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy słuchają premierowego odcinka Obróbki z Krawaniem na antenie punkowego Radia Underground. Nie mam jej dzisiaj na Discordzie, ponieważ jestem z Monią na koncercie. Ale być może w przerwach między utworami zajrzę do Was. A jak nie, to piszcie sobie śmiało, możecie mi obrabiać dupę, a ja sobie później wszystko przeczytam. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Miłej zabawy.
Okej, to przechodzimy do tematu głównego. Zacznę go od dziewczyny z naszego kraju, a dokładnie z Warszawy. Wielebna to wokalistka klimatycznego, atmosferycznego, doom postmetalowego zespołu Obscure Sphinx. Tak naprawdę to nazywa się Zofia Fraś. Ta nadzwyczaj skromna i miła dziewczyna na co dzień jest lekarzem weterynarii. Obscure Sphinx powstał w 2008 roku, a Wielebna Zośka dołączyła do zespołu w 2009. W pierwszych latach istnienia grupa dawała wyłącznie koncerty. Dopiero w 2011 roku zdecydowali się nagrać pierwszą płytę. Jak dotąd wydali tych płyt 3, a w 2020 i 2021 roku dwie płyty koncertowe. Wszystkie swoim nakładem bez pomocy żadnej wytwórni. Muszę jeszcze dodać, że są niesamowitym zespołem koncertowym. Na scenie tworzą cudowny klimat, o czym mogłem się przekonać na festiwalu Summer Dying Loud w 2017 roku. Zresztą jest wiele nagrań w sieci, na których widać na co ich stać. Niestety pandemia pokrzyżowała im zapewne wiele planów z tym związanych. Jak kiedyś będziecie mieli okazję zobaczyć ich na żywo, to gorąco polecam. Długo się zastanawiałem, który kawałek wam włączyć i padło na singiel promujący ich płytę z 2013 roku pod tytułem Void Mother. Posłuchajcie.
Po tym klimatycznym i dołującym graniu zapodam wam coś z pierdolnięciem i młodzieńczym wigorem. Zainspirowane trashem z lat 80. trzy koleżanki z São Paulo w Brazylii założyły zespół Santa Muerte. Zespół powstały w 2012 roku, tworzą trzy dziewczyny. Julie na garach, Marilla na gitarze i na wokalu i Larissa na basie i drugim wokalu. Mają na koncie jedną epkę, z której zapodam wam kawałek Hipokryzja Never Ends. Let's go! Następnym zespołem, jaki sobie omówimy, będzie Hallstorm, którym na wokalu jest Lizzy Hale. Podrzuciła go Olka, zafascynowana występem tej wokalistki wraz z zespołem The Who. Ale od początku. Kapela Hallstorm powstała w 1998 roku z inicjatywy rodzeństwa Areya, perkusja i Elizabeth Lizzy Hale, gitara wokal. Wkrótce po tym dołączył do nich ojciec na basie, który obejmował tą funkcję do 2004 roku. Wydali kilka epek i singli, a w 2005 roku podpisali kontrakt z Atlantic Records. Debiutanckiego albumu doczekali się dopiero w 2009 roku. I jak dotąd mają na koncie 4 płyty studyjne i jedną koncertową w formacie audio i wideo. Hallstorm znany jest z ich ciągłego koncertowania, często wykonując aż 250 występów w ciągu roku. Włączę wam teraz kawałek, za który zespół w 2013 roku otrzymał pierwszą nagrodę Grammy w kategorii Best Hard Rock Metal Performers. Utwór zatytułowany jest Love Bites. By the neck, I know a thousand ways to help you forget about her.
look at spits you out and messes with your sanity by twisting all your thoughts around. They say it's blind, they say it wins, but every time it seals your fate. Now it's got you by the balls, it won't let go until you fall. I was starting out, got off, I said hello, I've had enough. I found pleasure when I paid my soul, you'll never die. No, powiem wam, że to kompletnie nie mój klimat. No ale cóż, lecimy dalej. Lizzie udzielała się gościnnie w wielu zespołach, m.in. Blackstone, Sherry i Device, z którym zrobiła cover utworu, który puszczałem w pierwszej części audycji o babkach, czyli od jego Edith Ford. Ale włączymy sobie wymarzony przez Olkę utwór z The Who. A kawałek jest zatytułowany Song of Woman. Olka. To dla ciebie. Oh,
zrobiło się etnicznie. Katsu podsyłał jeszcze jeden kawałek Lizzy i Halston, ale to może go włączę jak starczy czasu na koniec audycji, bo obawiam się, że słuchalność wśród metalowców spadła drastycznie. Ale jak już przy Katsu jesteśmy, to podesłał mi on babeczki z kapeli Annabelle. Zespół pochodzi z Indonezji i powstał w 2016 roku. Aktualnie grają w nim trzy dziewczyny. Diar wokal, Dena bas i Bey na gitarze. Poszukują kogoś na perkusję. Trzymam kciuki, bo naprawdę dają radę. Zresztą posłuchajcie sami. Przed wami Annabelle w utworze Stuck. Wracamy do Europy, a dokładnie do Eindhoven w Holandii, skąd pochodzi death metalowy zespół Sisters of Suffocation. Powstał w 2014 roku i do 2019 był w całości żeńskim zespołem. Tworzyły go Amber na perkusji, Simon na gitarze, Els na wokalu i Puk na basie. W tym składzie nagrały epkę i album.
W 2019 roku wypuściły drugą płytę, gdzie ich skład na gitarze zasiliła Emily, a na garach Amber zastąpił pierwszy facet w zespole o imieniu Kevin. No dobra, to posłuchamy dwóch kawałków Sisters of Suffocation. Brutal Queen z ich pierwszej EP o tym samym tytule, a następnie z ich ostatniej płyty utwór Liar.
No dobra, mieliśmy już dziś przedstawicielki Doom, Thrash, Hard Rocka i Etno oraz Death Metalu. A teraz będzie mieszanka wielu stylów, gdyż pomówię Wam o Karen Crisis, którą poznałem dzięki Wojtasowi, który zaproponował na dziś zespół Crisis, w którym Karen Kroll Tissot, bo tak się naprawdę nazywa, zadebiutowała. Kapelka z Nowego Jorku w USA istniała w latach 1994-2006 i wydała 4 studyjne albumy, w tym 2 dla Metal Blade. Przez te 12 lat istnienia przewinęło się przez nią wielu muzyków, co wpłynęło na zmienny styl zespołu od death thrash po hardcore i metalcore. Dzielili sceny na całym świecie z takimi gwiazdami jak Morbid Angel, Grip Incorporation, Propane, Voivod, Soulfly i MOD. Zanim opowiem Wam więcej, posłuchajmy utworu z ich drugiego albumu pod tytułem Bloodlines. Po zawieszeniu działalności Crisis, Karen użyczyła wokalu w kilku utworach innych kapel, aż w 2009 roku poznała Dave'a Tissot, z którym utworzyła dwuosobowy doom gotykowy projekt o nazwie Gospel of the Witches. Na debiutancką płytę trzeba było jednak poczekać aż 6 lat.
W międzyczasie, po tym jak wyszła za mąż za wspomnianego Dave'a, w 2011 roku dołączyła do awangardowej kapeli Eiffel Doof, założonej przez męża. Jako Eiffel Doof nagrali razem jedną epkę i jednego długograja, aż w 2014 roku zespół został zawieszony. Gospel of the Witches istnieje nadal i na koncie ma dwa albumy studyjne. Posłuchajmy dwóch utworów z tego okresu. Pierwszy to Black Prism, otwierający wspomnianą epkę Eiffel Doof, a drugi to Mother z debiutanckiej płyty Gospel of the Witches. Is what I keep being called to stand for.
Ooh.
Aby wyczerpać temat Karen Crisis, muszę dodać, że uczestniczy teraz w industrialno-ambientowo-syntezatorowym projekcie Serpent. Jest autorką 3 książek i prowadzi warsztaty oraz szkolenia o uzdrawianiu i szamaństwie. No nic, trzeba by was chyba troszkę rozruszać. Będzie teraz kapela Self Deconstruction, jeden z najbardziej aktywnych koncertowo i nagraniowo zespołów Grind Power Violence na japońskiej scenie. Powstał w Tokio z inicjatywy gitarzystki o imieniu Kuzuha w 2010 roku. Ponadto kapelę zasila wokalistka o imieniu Kubine i perkusista Iro. Mają na koncie 2 płyty, ale długogrającymi to bym ich nie nazwał, bo trwają od 10 do 16 minut. Poza tym mają niezliczoną ilość splitów i epek. Niepozornie wyglądająca gitarzystka w sukienusi i kiteczkach z różową gitarą serwuje zabójcze tempo pełne zmian i zwrotów akcji. Włączę wam całą epkę tych zwariowanych Japońców, ponieważ trwa raptem 4 minuty z hakiem. Posłuchajcie. Fire! 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 F
tymi sześcioma szybkimi utworami od Self Deconstruction kończę dzisiejszy temat główny zatytułowany Chyby Babki. No a teraz czas na wasze propozycje muzyczne. Kilka z nich już spełniłem podczas audycji. No ale jeszcze coś tam zostało. Pierwsza propozycja będzie od Igora. Dziękuję ci, Igorze, za to, że mimo iż nie miałeś czasu, znalazłeś chwilę, aby posłuchać moich audycji. Dla ciebie teraz Neurosis. Take your time. Went for life.
17 kwietnia mój stary przyjaciel Wojtas obchodził urodziny. Zatem Wojtasie, nie udało mi się zaprosić pana Koracza z piosenką o zdrowiu. Zatem włączę ci Motorhead. Wszystkiego najlepszego. Might. I hold a banner drenched in blood. I
Oczywiście nie mogło zabraknąć propozycji od Moni. Monia poprosiła mnie o utwór Pabianickiego zespołu Maggoth z ich ostatniej płyty. Proszę bardzo. Son of my God.
Ostatnią propozycję, jaką Wam włączę, będzie od Gurcina. Gurcin wysłał mi 3 różne zespoły, z których wybrałem zespół Foresight z epki pod tym samym tytułem, utwór Lines. Słuchajcie, moi drodzy, dotarliśmy do końca audycji. Chciałbym Wam bardzo podziękować za nadesłane zespoły z babeczkami, bez babeczek, za to, że byliście ze mną, że słuchaliście. Zapraszam Was za 2 tygodnie. Nadsyłajcie kolejne propozycje, a na dobranoc włączę Wam kapelę The Ventures z płyty The Art of Dying. Trzymajcie się. Cześć.
slow demise, messy.